Bramy i ogrodzenia, znaki drogowe czy nawet plastikowe okna i drzwi. We wszystkich tych produktach używane są profile ze stali ocynkowanej. Ich zastosowanie zapewnia odporność na korozję, wzmacnia konstrukcję ramy okiennej. Dziś zobaczymy, jak takie profile są produkowane. W tym celu odwiedziliśmy zakład firmy Profil NR, zlokalizowany w Wojkowicach w województwie śląskim. Od 1998 roku zajmujemy się produkcją kształtowników stalowych ocynkowanych, których obecnie posiadamy w ofercie ponad 250 różnych przekrojów. Znajdują one zastosowanie głównie w branży meblarskiej, ogrodzeniowej, lekkich konstrukcjach oraz przede wszystkim w stolarce otworowej. Dziś zobaczymy, jak produkowane są profile, które będą wykorzystywane jako słupki ogrodzeniowe oraz elementy do furtek i bram. Produkcję zaczynamy od projektowania narzędzi. Posłużą one do profilowania stali. To właśnie stal ocynkowana ogniowo stanowi główny surowiec, z którego wykonuje się profile. Kręgi stali dostarczane są z huty. Każdy z nich waży około 10 ton. Grubość blachy wynosi od 1 do 5 mm. Warstwa powłoki cynkowej ma od 7 do 30 mikronów. Szerokość blachy wynosi około 1250 mm, więc trzeba ją podziąć na taśmy, z których można wyprodukować profil. Krąg stali zakładany jest zatem na rozwijak linii do cięcia wzdłużnego. Po rozwinięciu blacha trafia do sekcji, w której znajdują się noże tnące. Z jednego kręgu może powstać nawet 30 taśm. Szerokość taśmy potrzebnej do wyprodukowania profilu wynosi bowiem od 40 do 500 mm. Dół pętlowy jest niezbędny do wyrównania różnych prędkości nawijania. Na końcu linii uzyskujemy gotowe taśmy. Mamy już taśmę, możemy ją zatem poddać profilowaniu. Pierwszy proces polega na wygładzaniu nierówności blachy poprzez zastosowanie prościarki. Żeby produkcja przebiegała płynnie, kończąca się taśma jest zgrzewana z materiałem z kolejnego kręgu. Rozwinięta blacha trafia do akumulatora, który stanowi bufor całej linii. Stąd materiał na bieżąco podawany jest do części profilującej. Na kolejnych stanowiskach formujących taśma jest stopniowo zaginana i w ten sposób uzyskiwany jest zadany kształt profilu. W zależności od rodzaju profilu zagięć może być od 5 do 15. Tutaj widzimy produkcję profilu zamkniętego, który w miejscu zejścia się dwóch zagiętych części jest zgrzewany prądem wysokiej częstotliwości. Po zgrzewaniu nadmiar materiału zbierany jest za pomocą noży skrawających. Kolejny etap polega na zabezpieczeniu miejsca zgrzewu powłoką cynkową. Następnie profil trafia do rynny chłodzącej, gdzie specjalna emulsja odbiera część ciepła, jakie się wytworzyło w trakcie procesu. Jest to niezbędny zabieg przed etapem kalibrowania, kiedy profile są prostowane i uzyskują ostateczny wymiar. Po kalibrowaniu operator sprawdza wizualnie jakość zgrzewu oraz weryfikuje wymiary profilu. Dalej profile cięte są na długość za pomocą piły latającej. Trzeba je jeszcze osuszyć. Stół zapewnia grawitacyjny odpływ emulsji, która pozostała w profilach po kolejnych etapach procesu. Profile pakowane są przy użyciu plastikowych separatorów, dzięki czemu nie będą się stykać. Zapobiega to powstawaniu białej korozji. Gotowa paczka trafia do magazynu. Przyjrzyjmy się jeszcze wyrobom, które będą stanowiły wzmocnienie plastikowych profili okiennych. Są to profile o przeróżnych kształtach otwartych, szczelinowych oraz zgrzewanych. Tutaj z kolei widzimy produkcję profili w kształcie litery Z. Znajdą zastosowanie w bramach przesuwnych. W ciągu roku profil NR przetwarza około 30 tysięcy ton stali. W niemal każdym oknie polskiego producenta znajdują się wzmocnienia wykonane w zakładzie w Wojkowicach. Fabryki w Polsce. Zasubskrybuj kanał, a na pewno niczego nie przegapisz. A jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o prezentowanej w odcinku firmie, odwiedź portal fabrykiwpolsce.pl.